No za moment rozpocznie się 22 finał plebiscytu sportowego Echa Dnia na 10 najpopularniejszych sportowców, 3 trenerów i 3 talenty. W tym roku formuła jest taka sama jak w poprzednich 2 latach, czyli mieliśmy zarówno głosowanie czytelników za pomocą SMS-ów, Facebooka oraz kliknięć na naszym portalu internetowym. Plus swoje głosy przekazywała kapituła plebiscytowa, w skład której wchodzili dziennikarze Echa Dnia, a także Rafał Sawicki, szef podkarpackich sędziów piłkarskich oraz były trener Siarki Tarnobrzeg Stanisław Gielarek. No jeśli chodzi o ilość SMS-ów, no to tutaj prym wiódł Szymek Skulski z Delfina Tarnobrzeg, który zdobył w głosowaniu czytelników blisko 15 tysięcy głosów, co jest absolutnym rekordem, bo jeszcze nie mieliśmy takiej ilości głosów. Nominowaliśmy 25 sportowców, 10 trenerów i 25 sportowych talentów. No i spośród nich dokonaliśmy ciężkiego wyboru, acz będą niespodzianki, zwłaszcza w pierwszej dziesiątce plebiscytowej. Bardzo się cieszę i nie spodziewałem się tego. Wszystkim tym, którzy na mnie kibicowali i mi dopingowali, bardzo się cieszę i im dziękuję. A szczególnie chyba dziadkowi, tatkowi, który najbardziej mi kibicował. Pływam od 6 lat. Moim pierwszym trenerem był pan Włodek Stoszek, drugim pan Robert Rybicki, a teraz trenują mnie pani Angelika Michalik i pan Dydo. 10-latek to jest taki mały brylancik, który trzeba troszeczkę oszlifować. Niemniej to jest właśnie talent. Jest jednym z zawodników w czołówce, na który się znajduje w czołówce Polski. Jego specjalizacją jest 50 stylem dowolnym, 50 motylkowym. Naprawdę jego wyniki są dość dobre i zajmuje wysokie lokady na zawodach. Wygrywa w rocznikach, wygrywa praktycznie na razie wszystko, ale to przed nim jest ciężka praca. Sądziłam, że pewnie drugie, tak jak 2 lata wcześniej, rok wcześniej, ale cieszę się bardzo, bo zaskoczona jestem. Nie, zawsze jest motywacja i zawsze cieszę, bo to jest taka nagroda za to, co się robi, za tą ciężką pracę, za te wyjazdy na zawody, za to wstawanie ranne i wiele innych rzeczy, poświęceń. Cieszę się bardzo, że mogłem zaistnieć tutaj wśród takich wspaniałych sportowców, młodzieży. Trzeba powiedzieć, że ja więcej trenowałem niż najstarszy z tych laureatów ma lat, także dalej nie zawieszam butów na kołku, będę starał się również dbać o dobrą kondycję, dobrą formę. Jestem bardzo zadowolony z tego miejsca, nie liczyłem na podium, sądziłem, że młodzież będzie głosowała bardzo dynamicznie na swoich przedstawicieli. Ja nikogo nie dopingowałem do tego, żeby głosował, a jednak spotkało się sporo, bo otrzymałem 3050 głosów, bo śledziłem tam od czasu do czasu na stronie internetowej Echa. Byłem mile zaskoczony, że znalazłem również takie poparcie w kapitule. Kapituła miała też decydujący głos, jednak niewiele się zmieniło na miejscach, które zajmowaliśmy po głosowaniu kibiców. Adrian Lasota, bramkarz po Krzysztofa Tarnoczek i wygrał. Jest mi bardzo miło wygrać 22 plebiscyt sportowy Echa Dnia, choć nie spodziewałem się tego, powiem szczerze. Jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie, tym bardziej, że gram w lidze okręgowej. To nie najwyższy poziom, ale super, że się udało, super, bardzo się cieszę. Jest na pewno zastrzyk motywacji na dalsze działania sportowe w przyszłym roku. Mam nadzieję, że będzie lepiej niż teraz.